Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gramy speedruna, majówkowo, to troszeczkę więcej tych gierek. Wiem, że je lubicie. No i myślę, że przejdziemy do rzeczy. Przypominam, że gram na 10 minut. Do pierwszych 10 porażek kończę serię, także sobie lecimy dalej. Gram na 10 minut, a to już mówiłem. Gramy sobie E4. Będę komentował. Zaczynaliśmy, pamiętam, od rankingu 300. No i co? Dobra, teraz już skupmy się na szachach. Jest E4, jest B6. Jak przeciwnik daje możliwość zrobienia centrum, to z tego korzystamy. Warto pamiętać podczas treningu szachowego, że powtarzalność jest istotna. Także jeżeli ja tam sobie czasami powtarzam o oczywistych rzeczach, powiedzmy, że ważne jest centrum i tak dalej, to proszę się nie gniewać. To jest, myślę, że istotne, jeżeli coś się powtarza często. Wtedy zapamiętujemy oczywiście, no to tak jak warianty szachowe, czy tam debiuty, czy różne tego typu sprawy. Dobra, koniec z filozofią, lecimy tutaj sobie z tematem dalej. Jest ruch E6 i teraz przeciwnik na pewno będzie chciał mi zagrać goniec B4, żeby atakować bardziej pionka E4, bo skoczek będzie powiązany. No więc taki ruch A3 myślę, że się przyda. Stratą tempa to raczej nie jest. No i cóż, gramy ostro F4. Myślę, że zagrajmy ostro F4. Niech będzie ten ruch, mamy na to czas. Przeciwnik może spróbować na przykład tak, to możemy go też poczęstować pionem, albo zagrać sobie goniec na D3. No właśnie, jest skoczek na F6. Pytanie, czy tak chce grać? Nie chcę za bardzo grać, bo tworzę gońca. No więc zagram goniec D3, dlatego żeby pilnować pionka. W zanadrzu mam skoczka na F3 i krótka roszada. Teraz D5 będzie możliwe. Ten ruch jest możliwy, to potem przepchamy tutaj pionka, skoczek może wjechać na E4, będzie można to zbić, będzie można to zostawić. Myślę, że skoczkiem trzeba zagrać od razu, aby mieć tutaj opcję już szybko na krótką roszadę. Jeszcze mi chodzi po głowie hetman E2, dlatego żeby podeprzeć bardziej punkt na E4. Oj, skoczek na G4. Powiem Wam, że nie jest to dobre posunięcie na stówę. Jest to ruch, który nie daje tutaj tak naprawdę nic. Przeciwnik może chce zagrać F5. Tylko, że ruch F5 może być potraktowany, że zbije go po prostu. Mogę też zagrać H3 w ogóle, żeby go odpędzić. Wiecie co, ja chyba tak zrobię. Bo przypuszczam, że F5 będzie zagrane. Zagramy H3, a niech ten skoczek ucieka. A potem będziemy robić roszadę. Zobaczcie, że ten skoczek nie ma żadnej dobrej opcji tutaj do środka. Dziwne, że zawodnik, który ma 1800 prawie ranking, zagrywa takie posunięcie. Często właśnie skoczek niepodparty niczym nie spełnia dobrej roli. No i myślę, że nawet na hetman E2 mnie stać w tym momencie, ale zrobimy roszadę. Zrobimy szybko roszadę, żeby mieć problemy z głowy. Jak przeciwnik nie zagrał D5 wcześniej, to nie wiem, czy teraz nawet taki ruch zagra. Znaczy powinien. Może D6 też będzie kombinował, ale zobaczcie, pełna dominacja w centrum. Figury na swoich stanowiskach w sposób naturalny są ustawione. O, i teraz pojawia się opcja zagrania E5, dlatego że jak skoczek zagra tu, to ja zbiję i pionek zbije i goniec będzie zamknięty. No więc gramy sobie E5, gonimy dalej skoczka. W tym wypadku też widzimy, że już tutaj zerkam sobie gońcem na pole H7 powolutku, co nie znaczy, że tam od razu trzeba zbić. Dobra, skoczek E8, mega pasywnie. Czy taki ruch D5 się teraz nadaje? Pewnie tak, ale mi się wydaje, że zagram sobie hetmanem na E2. Dlatego, że czasami zagram sobie po prostu hetmanem tutaj i będę chciał dać mata. No widzimy, przeciwnik tutaj gra te jednak F5, to co zamierzał wcześniej. Wydaje mi się, że taki ruch jest ok. Może być szach. Ja odejdę, może wejść skoczek, wybicie. No dobra, trochę mi się to nie podoba. Dlatego też nie muszę, mogę też zagrać nawet B4, wydaje mi się, żeby tego skoczka przepędzić, albo żeby po prostu po ruchu B4 tego gońca na C5 nie było, jak sobie zaplanuję D5. Dużo dobrych opcji. W ogóle kolejną chyba najzdrowszą opcją jest zagranie po prostu gońcem, więc zagramy sobie gońcem, to on ma problem, to przeciwnik ma problem, żeby zagrać na przykład D6, to ja wtedy sobie wprowadzę szybko kolejną wieżę i wszystkie figury będą grały. To jest ważne, żeby każda figura była w gotowości. Jeżeli mamy na to czas i nie widzimy żadnych konkretów, to tak mogę stosować, tak mogę grać w szachy po prostu.
wyprowadzając wszystkie figury, albo patrzenie na to, która figura stoi w danym momencie najgorzej i próba poprawienia jej. Więc taki tok myślowy mniej więcej można sobie stosować, jak ktoś nie wie, co grać dalej. Te słynne pytanie, jak grać w szachy dalej, jak już będę po debiucie. No dobra, tutaj widzę, że przeciwnik planuje zagrać G5. Na razie nie może, bo to jest bardzo dobrze bronione. Myślę, że już najwyższa pora, żeby zagrać ten ruch D5. Albo zagrać B4. No, dużo jest dobrych opcji, oczywiście. Może Hetman F2 w ogóle. Ale nie, wydaje mi się, że kopniemy od razu D5. Jesteśmy na to już przygotowani, kopniemy D5. Po wybiciu w ogóle też jest opcja wzięcia pionka na F5. No właśnie, mam tę opcję i mogę ją wykorzystać. Wiecie co? Wezmę pionka na F5. Wieża nie broni, to weźmy sobie w tę stronę. Tutaj zauważmy, że mogę zbić pionka na D5 za chwilę. Wieża już świetnie kontroluje, widełek żadnych nie ma, wszystko się pięknie zazębia. No więc widać gołym okiem, że białe figury są super skoordynowane, czego nie można powiedzieć o figurach przeciwnika. No dobra, jest G6, tak zagram, to mi zagra H5. Niewykluczone, że też tu byłoby spoko, no ale wracam. Taki ruch nie działa, na szczęście. Wracamy sobie po prostu gońcem. No i teraz będę chciał tego pionka odbić. Jasne, że tutaj ten skoczek można na przykład zawędrować sobie na A5 i może być pionek broniony. Wszystko się zgadza, ale pojawiają się już inne opcje, na przykład skoczek G5 i będę groził na przykład widełkami ze zdobyciem hetmana. Goniec może tego skoczka mi walnąć. Ja sobie wybiję i otworzy się wieża. Też jakieś fajne przeciągi się mogą zadziać, ale to wszystko zależy od tego, co ten skoczek zrobi, bo jeżeli on tu będzie stał, no to skoczek G5 nie działa, bo będą grozić widełki, więc trzeba bardzo uważać na taktykę. Z drugiej jednak strony mogę zastosować taki ruch czasami jak skoczek D4. No dużo jest dobrych opcji, właśnie czasem jak jest ich za dużo, to też jest niedobrze. Okej, mamy skoczek G7, ten skoczek wleci tu, ja zbijam sobie chyba pionka, tylko jeszcze muszę zwrócić uwagę, że jak wezmę tu, on mi kopnie tu. No właśnie, ja kopnę tu, on zbije, będzie bronił F7. Też są tam takie opcje ciekawe, z opcją mata na H5, ale skoczek broni. No dobra, pojawiły się bardzo fajne opcje. Ale, a może zastosować taki ruch jak goniec C1, żeby nie było widełek, skoczek wjedzie, będzie groził tutaj zagraniem, ja sobie zagram hetman F2, a goniec G5 wejdzie, goniec C5 wejdzie. Dobra, jak się powiedziało A, to się mówi B. Jedziemy tutaj z tematem, skoczek bije D5. Może nie zauważy przeciwnik takiego ruchu, ale to też nie jest groźne dla białych na pewno. Więc spoko loko. Tutaj myślę, że nawet po wybiciu na E5, jak goniec by zbił, to mam goniec też na C4. No dobra, widać, że przeciwnik nie ogarnął prostej taktyki. Mogę zbić tu, para gońców będzie świetna, tylko tak mało mi się wydaje, że to będzie za mało. Ale z drugiej jednak strony co innego grać, no bo może goniec na E4. Może goniec na E4, poczekajmy, niech on zbija. Czyli wyczekamy go, trochę gościa. Zwróćcie uwagę, że skoczek na A5 nie gra w ogóle. Mogę też po prostu czekać tymi figurami. Ta formacja w centrum jest, no, taki koń trojański, można powiedzieć. Fantastyczne ustawienie. Uważam tych figur zdecydowanie lepsze niż przeciwnika. No, w każdym razie, centrum zostało. Czarne nie powalczyły w ogóle o centrum. Mamy 18 ruchów, a myślę, że już po prostu w tej pozycji białymi staliśmy super. Mamy teraz taką pozycję i przeciwnik się zastanawia. No to niech myśli. Myślenie ma przyszłość. Hetman na F8. Jest podstawienie pionka? Nie jest, bo tutaj wisi. Dobra. Gońmy skoczka. Niech skoczek wraca, a potem weźmiemy sobie pionka na C7. Możemy tego pionka wziąć i go weźmiemy. Dlaczego mamy go nie wziąć? Poza tym tu jeszcze jest opcja wzięcia kolejnego pionka. Bo jak wieża zagra na C8, to wieża bije na D7. Skoczek B8. Dobra, to już jest historia. Od tego ruchu nie brałem w ogóle pod uwagę. Grozi bicie tu i grożą widełki. Jak teraz to obronić? Hetmanem na D2 mogę to obronić. Tutaj jak skoczek. Ha, tu jeszcze jest opcja. Chwila, chwila. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Na grunt, że mogę wziąć na przykład już jakość i nawet mogę tę jakość oddać.
Dobra. Jakoś trzeba zagrać. Wiecie co? Wezmę wieżę. Pozwolę wejść gościowi tutaj. Ja jestem zawsze róg do przodu. I jeżeli on weźmie, nie weźmie skoczka. Dobra. Skoczek wleciał tu, atakuje hetmana, więc muszę chyba tak zagrać, żeby obronić gońca. To jest ważniejsza rzecz. Więc tak zrobimy. Tu jeszcze tak właśnie nie przewidziałem za bardzo bicia na B4, bo będzie mi atakował jeszcze tutaj tym bardziej. Ale dobra, to myślę, że żyjemy. I teraz goniec D5. Mogę tak zagrać. Chyba muszę tak zagrać, bo wieżę może sobie wziąć. To się przynajmniej materiał wyrówna, a ja tu przy okazji atakuję i jeszcze chodziło mi o to, że wieża i hetman wspólnie bronią gońca, co jest ważne, bo nie ma już takich zagrań jak skoczek B4. Także widać, że taktyka się tutaj na każdym kroku czai. Dobra, jest wieża F8. Nie wziął wieży. Nie widział? Albo nie chciał. Skoro nie chciał, no to uciekam. Jak to wygląda w pionkach? 2, 4, 6, 7. 7 pionków na 5 pionków. 2 piony więcej. Centrum opanowane. Nie ma żadnej kontry ze strony przeciwnika, więc pozycja musi być dobra. Moim następnym planem będzie goniec F2, żeby wypędzić skoczka. Zresztą zobaczymy jeszcze, jak się zachowa przeciwnik, bo może się zachować tak, że ten plan nie będzie teraz adekwatny. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, jest skoczek F5, goniec F2, to mi jeszcze ułatwiło zadanie, bo i tak tam planowałem. Teraz jakiś ruch typu G4 może powodować tutaj troszeczkę kłopotów dla skoczka F5. Z drugiej jednak strony, no widzicie, właśnie czasami jest tak, że mamy za dobrą pozycję, aż za dobrą. I co dalej grać, gdy mamy świetnie ustawione wieże? Dobra, przeciwnik nam rozwiązuje problemy sam, bo chce wymieniać. A tego gońca warto było wymienić, bo on tutaj mocno strzelał. No i teraz po prostu biorę kolejnego piona. Goniec fajnie tutaj nie pozwala czarnemu skoczkowi podziałać, więc to się ładnie wszystko broni. Wymiana hetmanów będzie jak najbardziej korzystna białymi. Jak nie wymieni hetmanów, to co zagra dalej? Bo jak zagram G4 później, powiedzmy hetman A6, G4, atakuje skoczka, który broni gońca. No więc czysta taktyka. Wymiana, super. Wymiana jest jak najbardziej. Jestem za. Trzy piony więcej, więc tutaj też, że tak powiem, partia przebiega normalnie. No dobra, gramy G4, wypędzamy skoczka maksymalnie. I teraz, jak on zagra tutaj, to ja zagram sobie wieżą, będę groził biciem gońca, a na końcu wieża będzie mogła zbić na D8. Skoczek E6 prawdopodobnie zostanie zagrany, więc F5 go poczęstuje. A jednak ten skoczek, czyli nieco lepiej, ale F5 chyba i tak. Nie, nie mogę F5 zagrać. Goniec E3. Goniec E3. Bronimy tu pionka. Bronimy pionka. Oczywiście, ja mogłem wziąć tego pionka, ale pamiętajmy, że jak mamy możliwość obronienia i zneutralizowania jakiejkolwiek kontry przeciwnikowi, no to trzeba z tego skorzystać. Ruch H5. No ten ruch oczywiście tu jest niegroźny. Teraz myślę, że jest czas na to, aby wziąć pionka na A7. Jak wybicie, to wybicie i tu się wszystko trzyma, więc jest dobrze. Nawet mogę sobie zrobić ruch deklarowany. Długo to trwa, przeciwnik sobie tutaj myśli. Okej, w mniej niż sekundę zrobiliśmy posunięcie. No zobaczcie, te figury po prostu są skrępowane. Gra się czarnymi bardzo ciężko. Nawet wieża nie ma swobody gry, no bo tu wisi goniec. Realizacja przewagi. To jest też ważny temat, niełatwy na pewno, bo realizowanie niewielkich przewag jest procesem, no, takim dosyć trudnym, uważam. Wymiana? Bardzo proszę. Pewnie goniec zbije.
No dobra, goniec zbił, więc myślę, że zwiążemy teraz tego gońca. Dobrze rozumiem. Czy nie ma takiej potrzeby? Możemy związać. Grozi zbicie teraz na B6. Też zaplanowałem sobie skoczek na D4, więc zagram tam od razu. Jak skoczek zbije, to mam do wyboru wybicie nawet gońca. Okej, bijemy na E6, czyli wymieniamy, potem gramy sobie F5. To są już ruchy proste, gdyż one się grają same, że tak powiem. Przeciwnik poddał. No dobra, lecimy sobie z kolejną partią. Mamy znowu białe, proszę bardzo, jedziemy z ruchem E4. Może uda się jakiś gambit zagrać ciekawy, w zależności co zagra przeciwnik. Jest C6, czyli znowu obrona karokanna nam się pojawia. Fajnie. Wariant zamknięty, wariant otwarty. Zagramy D4, zaraz zobaczymy. G6, a czyli nie będzie taki typowy karokan. Dobra, wyprowadźmy po ludzku figurę. I teraz zastosuję sobie może takie posunięcie jak H4. Bardzo ruch ten mi się podoba, on taki modny się zrobił. Ruch D6, czyli zgodnie z planem jakieś B5, jakieś E5. Gramy sobie H5 daleko. Mnie doświadczonym graczom nie polecam grać w ten sposób za szybko. Może to się wydawać bardzo atrakcyjne, ale to też trzeba troszeczkę umiejętności, żeby jednak w ten sposób sobie grać. Ja nie mówię, że tu jestem jakimś bożyszczem szachowym, absolutnie, ale ja już kilka partii w ten sposób grałem, nawet klasycznych. Z dosyć ciekawymi rezultatami. No i dobra, i przeciwnik teraz nie może zrobić roszady. Jak zagram skoczkiem, on mi zwiąże. Nie chcę stracić skoczka. Więc może zagram najpierw goniec E2. To też jest ruch pożyteczny, dlatego że jak zagram tutaj i on mi zagra gońcem, to ja wtedy skoczkiem wejdę tu i wymienią się gońce. Okej, lecimy chyba ze skoczek F3, bo chodzi o to, że on tu mnie atakuje i tu. Skoczek F3. Nie ma co się tutaj chyba szczypać. Też mogę spróbować za chwilę zagrać E5. Na pewno goniec G4. Jestem przekonany, że taki ruch zostanie zagrany. Zdziwiłbym się, jakby nie gońcem nie zagrał. No to się zdziwiłem. Skoczek na D7. E5. E5 może być dobrym ruchem. Skoczek, wybicie, wybicie, potem E6 i tutaj będzie mała chyba rozpierducha. Tak mi się wydaje. Mogę też zrobić po prostu roszadę, zanim będę atakował, ale wtedy on przywali E5 i się nieco wyprostuje. Gramy posunięcie E5. Gramy E5 i teraz z drugiej jednak strony może skoczkiem wybić. Bo jak wybiję, mogę wybić skoczkiem, on wybije, ja wybiję, on skoczek D7, E6, czy skoczkiem jednak wybić tu, skoczek zagra tu, tu będzie groziło bicie, nawet maty prawie będą groziły, wybicie tutaj, roszada, weźmie mi pionka. Dlatego chyba skoczkiem to zrobię, już goniec tutaj sobie działa dobrze, w ogóle gońce fajnie przecinają teraz diagonale na skrzydle królewskim. Dobra, skoczek na D5 w pożądalu. Myślę, że nie chcę tyle figur wymieniać i taki ruch mnie interesuje. Z drugiej strony, jak on mi zbije, da szacha, będę musiał skoczkiem się zasłonić na D2. A może to po prostu olać i zostawić. Wiecie co? Tak zróbmy. Zróbmy roszadę, olejemy to. Niech nam psuje strukturę, bardziej mi rozwój teraz interesuje. Jeszcze jest ciekawy ruch, goniec na C4. Dobra, skoczek zagrał. A jakbym wybił, to on chyba pionkiem, co? Zagramy C4. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Spróbujemy postawić tutaj pionka na C4. Raczej pionkiem powinien odbić. Dokładnie tak. Gramy C4, czyli ostro. Z tego względu, że jak on wybije, my wybijemy, mamy izolaka, ale od razu wstępem atakuje na F7. I to są już jakieś małe plusiki w tej pozycji. I już król jest bezpieczniejszy. Teraz sobie zastosuję posunięcie tutaj gońcem, znaczy mogę sobie zastosować za chwilę oczywiście. Tu jest też ciekawy szach. Jak się zasłoni, to to wybije. To może być ciekawy w sumie szach, taki znienacka szach. Zderoszować króla. Hetman C6 nie można. Tutaj raczej skoczek to będzie pod związaniem, wybijemy tu. No właśnie, no to wybijemy na D5. I straty materialne. Hetman broni pionka, jak goniec wybija, to dajemy mata na D7. Szybki mat, 16 ruchów, no. Lecimy dalej. Szukamy sobie nowej partii. Okej, gramy czarnymi. Już zawodnicy podchodzą pod 1800. Jest ruch D4.
Może zagramy taki ruch jak C5. Chyba jeszcze go w speedrunie nie stosowałem. Wybicie? Stosowałem go. Jak wybijają, to dobrze. Jak wybijają, to dobrze. I wiecie, co zagramy? Zagramy E5. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Znaczy, to takie logiczne. Myślę, że normalne. Chcę wybić tu. Przeciwnik, broń. Pełna zgoda. No to co? Skoczek A6? Proszę bardzo. Pionek tu jest przyblokowany. Zagram skoczek A6, żeby mieć w gotowości wybicie pionka. Nie muszę tego robić od razu. Mogę to przygotować i zagrać na przykład skoczkiem. Skoczek F3 może być zastosowany. To też tu. Hetman D5 brałem pod uwagę również. No to hetman na C7, aby bronić pionka, żeby zagrać tutaj. Czasami też są opcje skoczek B4, chociaż skoczek B4 mnie teraz nie interesuje, ale za chwilę zagram tak. O, tego posunięcia teraz nie wziąłem pod uwagę. Dobry ruch ze strony białych. Bardzo dobry, już się komplikuje. No F6. Ciężko zagrać F6, ale wiecie co? Zagramy F6. Zagramy F6, będziemy bronić pionka. Wyprowadzę się skoczkiem tędy. Wstawię go na F5, zlikwiduję gońca, wezmę na C5 i będzie dobrze. Wprawdzie z roszadą może być mały kłopot, jeszcze goniec nie jest wyprowadzony, no więc, ale to jest myślę, że kwestia chwili. Bo skoczek E7 już po prostu grozi, zaatakuje hetmana, który za szybko chciał tutaj podziałać w centrum. Właśnie hetman w centrum będzie szybko goniony z tempem. To jest myślę, że dosyć istotne. Ok, gramy skoczek E7. Hetman C4 może też się nadziać przeciwnik na taki fajny ruch jak D5. W przylocie zbić nie może, bo będzie wisiał hetman, więc... Ale raczej zagra hetmanem na C7, bo nie widzę dla niego... Na C4, bo nie widzę jakiejś lepszej opcji. Wtedy chyba przywalę po prostu D5. I otworzę sobie gońca białopolowego i tutaj będzie pięknie. Za cenę piona czasami zobaczcie, jak można dużo uzyskać. Mówię o rozwoju. No i tego ruchu D5 przeciwnik nie widział na pewno. Jestem przekonany. Bo tutaj w przelocie, przypominam, nie działa. Więc jakiś tam szach może nastąpić, ale piękny ruch goniec D7 z tempem będzie działało jeszcze lepiej. A teraz po na przykład takim zagraniu myślę, że nawet goniec D7 można, a potem będzie groziło bicie, chociaż na B7 trzeba będzie uważać. Z drugiej jednak strony goniec E6, król F7 też jest ciekawe. Albo tak wizualnie to będzie fajnie wyglądało, jak hetman zagra na B3. Ja zagram tutaj, on się będzie obawiał takiego ruchu. No dobra, ale szach jest przyjemny, więc goniec D7. Proszę bardzo. Hetman na C2, czyli ucieka tutaj przeciwnik. No i cóż, ja mogę tak zagrać i tego gońca likwidować. Tak chcę zrobić. Tak chcę zrobić. Pionek nie jest atakowany. Jeszcze wstrzymuje się właśnie z biciem. Aha, ruch B4. No dobra, poniekąd tego nie brałem pod uwagę, ale to nie szkodzi, bo jak wezmę tutaj i on zbije, to straci bardzo ważnego gońca i jednocześnie dublując sobie pionki. No więc na pewno czarne tu tutaj będą stały korzystniej. Super. Biję od razu i bijemy gońcem. Bijemy gońcem. Od razu mam tutaj prześwit. Ruch E4. Jest do zrobienia, oczywiście, ale przeciwnik go nie wykonał, czyli podstawia pionki. Biorę pionka. Korzystam z okazji i biorę pionka. Hetman D3, to hetman chyba C5, żeby bronić i tutaj, i tutaj. A też mogę zagrać posunięcie D4. Król nie będzie mógł tutaj. I potem będę go gonił. Dobra, gramy D4. Nie będę się tutaj chyba tak jakoś wygłupiał tym hetmanem. Wolę hetmana trzymać, jednak trzymać w swoim obozie jak najdłużej. Ruch D4. No jest to na pewno odpowiedzialne posunięcie. Brakuje teraz, żeby zagrać gońcem. A mówiłem o skoczku C5 coś, prawda? Więc gramy skoczkiem na C5. Znowu odpędzamy hetmana. Hetman C4. Tak, przypuszczam. Może ruch B5, hetman tutaj, znowu ten hetman będzie tańczył. No nie ukrywam, trochę szybko to pograłem, ale zaraz, chwila. Czy hetman tutaj zagra, to ja mam takiego ładnego szacha. Dam tego szacha na początek. Król musi iść na A1, nie ma wyjścia. I teraz tutaj poszukajmy jakichś matów. Coś już dostrzegam. Wieża C8, bicie, skoczek.
Jak tutaj hetman bije, to idę tam i wygrywam. Tylko, że jak zagram tak, on zbije, ja dam tu szacha, on może zbić pionkiem. To będzie większy problem. A jak tutaj, to on się zasłoni. I mata nie ma. No właśnie. Ale kusi mnie wieża cała się, wiecie? Mimo wszystko zagram. Zawsze po tym wybiciu mogę po prostu zagrać jakoś inaczej. Jeszcze po tym wybiciu, jeszcze raz sobie przeanalizuję. Tutaj, no wybija pionkiem. No wybija pionkiem, nie ma innej opcji. Ale zagrał również, przeciwnik mnie tutaj zaskoczył. W ogóle po co to posunięcie? Nie kumam go. A tak? Baginie Hetman. Hetman w ogóle się władował w centrum po raz kolejny i tym razem chyba jest złapany. Skoczek zrobił robotę. Jest po Hetmanie. No to przeciwnik tutaj nam sprezentował partię. Hop. No i co dalej? No i będzie grał dalej? No to zróbmy sobie roszale. Po wybiciu dajemy tam za chwilę mata. Pionek nietykalny. To jest ważna kwestia. No i te partyjki są, słuchajcie, niby takie nie za długie, tylko czasowo trochę to trzeba przecierpieć, że tak powiem. Dobra, poddał. Super. Nie marnował czasu. Bardzo dobrze. Lecimy z kolejną partią. Gramy E4. Gramy E4. Jest E5. Liczyłem na to. Zagrajmy sobie gambit szkocki. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Hetman E7 w drugim ruchu. Powiem wam, kiedyś też to zastosowałem, nie ukrywam. Posunięcie, które. Jest ciekawe. Nie jest to najlepszy ruch, oczywiście. Grajmy normalnie. C6, ok. Gramy D4. Po wybiciu już są jakieś tam opcje. Dobra, i teraz tak. Jak zagram tu, to on mi zagra tak. Też nie chcę takiego ruchu dostać. Gram H3, czyli. Troszkę asekuracyjniej bardziej. Ten schemat jest ciekawy, słuchajcie. Znaczy ciekawy, nie polecam go grać. Jest taki nieco zaczepny. Teraz gram A4. Z planem też B3 można tutaj zagrać i goniec A3. Będzie to bardzo nieprzyjemny moment tutaj dla czarnych. Gramy goniec C4. Jak wybija, to wybijam hetmanem i bronię. D5 też może być zagrane. No ale ja wrócę gońcem i po prostu będziemy grać w szachy dalej. Już mam jeden ruch do roszady, więc jestem bardzo blisko skończenia rozwoju, a przeciwnik ma trochę problemy z rozwojem swoim. Taki, powiedzmy, żółwik pancerz tu jest stosowany. Ruch G5. Ciekawe, 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 ciekawe. Dlatego, że on chce zagrać mi G4. No tak, to jest bardzo ciekawe. No powiem wam szczerze, ruch G5 jest kąśliwy, ale on nie może być przecież dobry. To jest aż niemożliwe, że on może być dobry, ale myślę, że zaraz. Kusi mnie wzięcie na G5. Oj, kusi, kusi. Żeby tu przytrzymać związanie bardzo mocno, ale to chyba nie działa. Więc tego nie zrobimy. W ogóle może G4 mu kopnąć? Sam nie wiem. No dobra. Jakoś trzeba zagrać. Jeszcze hetman D3 mi chodzi po głowie, żeby po tym ruchu nie było już związania. No zaskoczył mnie przeciwnik w drugim ruchu i w siódmym. Ładne posunięcie chyba, tak mi się wydaje. Takie mogące tutaj jeszcze trochę problemów sprawić w debiucie. No powiem wam i co, i myślę nad ruchem, nie? No takich ruchów nie chce się zagrywać, oczywiście. A może tutaj w ogóle zbić? Skoczka zwolnić z obowiązku. Jeszcze F5, to pole się osłabiło. To jest taki punkt, który warto. To jeszcze go nie chce zagrać jakiś 7. Takie plany może mieć. Nie, dobra, róbmy roszadę. Róbmy roszadę, nie będziemy kombinować. Będzie G4, no to będzie, no to zbijemy po prostu. Zagramy hetmanem na D3. Tak, jest taki ruch. Zbijamy, goniec zbił. Tutaj muszę tego pionka uważać. Wydaje mi się, że jak zagram tak, to on tu, ja tu, on mi tu zagra. Przerzucę skoczka, stracę pionki w ogóle. Ale jaja. No to się porobiło.
Wprowadźmy może gońca. Nie, tego nie chcę zrobić. Możliwe, że coś tu źle pograłem. Poszedłem jednak na to? Poszedłem na to, nie? Może tak w ogóle zagrać. O, właśnie, wracam gońcem. Może jednak tutaj powrót będzie ok. Trochę to jest takie... wiecie, mentalnie ciężko się wrócić figurą, żeby obronić, ale ta figura teraz tu wszystko trzyma. I wieża G8 nie jest groźna. Widzę, że właśnie przeciwnik leci pionem. Goniec G5. Dzięki temu ładnie zwiążemy skoczka. Mogę też się tutaj zastawić gońcem na H4. Dobrze, że w szachy też wykonują ruchy na przemian białe-czarne, bo jakby tak nie było. Nie no, oczywiście się śmieję, ale przeciwnik też musi jakiś ruch wykonać, a nie zawsze to posunięcie jest dokładne, więc od razu można starać się to wykorzystać. Goniec H4. No i cóż, taki ruch może być zagrany oczywiście. Dobra, przeciwnik śpieszy tutaj z tym, aby rozwijać figury. Ja zagram A5. Ruch mi się bardzo podoba, bo chcę zagrać tak, osłabić te punkty, zagrać D5, wejść skoczkiem w przyszłości. O, A6 gramy od razu. Od razu, proszę pana. I D5 gramy od razu. Bo jak będzie bicie, to w ogóle skoczkiem świetnie tutaj sobie zbijemy, korzystając ze związania. Goniec H3 jeszcze jest, muszę na to zwracać uwagę, ale wiecie co, nawet G3 oddam te wieże. W razie czego. Okej, gram skoczkiem koniecznie. Jeszcze mam tutaj fajną opcję wieża A3, która będzie świetnie pilnowała trójki. To jest taki bardzo ciekawy manewr. Kiedyś, jak analizowałem sobie partię, Kramnik Kasparów w obronie królewsko-indyjskiej, to coś takiego było. O, słuchajcie, mamy chyba tutaj niespodziankę, znaczy prezent przeciwnik, który nam zafundował. Jest bicie pionka za darmo, to partia się już kończy. No i wracam z szachem. Chyba, że szybki jakiś mat tutaj będzie. Nie, no dobra, szach. Mi się wydaje, że szach. Pionek za chwilę będzie też miał opcję. No dobra, pionek, bo jak tutaj, to tutaj. Tak może zagrać, oczywiście. Mogę chyba tak wybić to do końca. Nie, aha, tu hetman na końcu zbija. Wydaje mi się, że teraz nawet hetman D3 zadziała, bo już będę hetmanem blisko tutaj króla. I już jakieś poświęcenia typu coś tutaj można pewnie spróbować działać, chociaż to jeszcze chyba nie działa, ale zwykłe odejście skoczkiem myślę, że będzie najlepsze. Dlatego, że zagram tak i skoczek później znowu wejdzie na B5. No i król jest w potrzasku, uważam. A tu się wszystko ładnie przytrzymało. Jednak zobaczcie, goniec E2 spełnił bardzo fajną rolę. Jak się okazuje, skoczek nie może ruszyć, ten też nie ma dobrych widoków. Jedyny plus taki to, że czarne coś spróbowały zrobić, no ale zobaczcie, że jednak to się posypało. No ale to była też podstawka oczywiście. Nie zmienia to faktu, że i tak czarne stały, uważam, źle, grając w ten sposób. No i dobra, mój drogi tutaj przeciwniku, co ty teraz chcesz zrobić w tej sytuacji? Zobaczcie, że też powtarzam się, ale ten ruch goniec H3 był oczywiście możliwy wcześniej. O, słyszał. No ale to już chyba i tak za późno. No dobra, tutaj chwilunia, no gram tu, on tu, ja tu, on tu. Wchodzę tu, on mi raz może zbić, ale nie muszę mu na to pozwolić. Najpierw dam szacha. Mogę też skoczek G5 zagrać, atakując tutaj i grożąc. Dam kolejnego szacha. Król D8 zagrać musi. W sumie mogę też zbić tu. On zbije, ja zbijam tu. Tak zróbmy. Hop. Skoczek G5 też pewnie wygrywało, ale tu po prostu wchodzę z szachami. Goniec E7? To jest może jakiś jego ratunek. No dobra, jest bicie.
Musi tak zagrać. Aha, tu jeszcze goniec może wrócić. No to nie, nie, no spoko, tu jest chyba okej. Ale jak tak zagra, dostanie mata. No przecież mat jest, jak tutaj, to tutaj jest mat. No dobra, mamy mata. Przypadkowy mat wyszedł. No ale to nie zmienia faktu, że jak widzimy, że atakujemy, no to... to się tam coś po drodze zawsze fajnego może wydarzyć. No i cóż teraz, no, mój drogi przeciwniku, chyba nie ma co myśleć. Oby mi teraz gość tutaj 5 minut nie myślał do końca przed matem w następnym ruchu. To by było słabiutkie. No powiem wam szczerze, że już na tym poziomie od 1800 trochę trzeba się napocić. Troszkę trzeba już pokombinować mocniej. No ale to wszystko myślę, że jest do wytrenowania. Przypominam tylko przy okazji, że w maju dużo wydarzeń będzie ciekawych. Śledźcie YouTube'a i social media. Będę coś tam ogłaszał fajnego. Trzy wydarzenia różne. Jedno dla mnie takie bardzo ważne, no drugie i trzecie też są ważne, mniej ważne, ale również ważne, jakby to nie zabrzmiało. Także zachęcam do śledzenia, co tutaj będzie się w maju działo, a będzie się działo fajnie, mam nadzieję. No i cóż, przeciwnik myśli, no brzydko się zachowuje póki co. Mam nadzieję, że on nie będzie jeszcze myślał 4 minut do końca, bo serio, już nawet nie wiem, co mam tu wymyślać, żeby wam coś mądrego powiedzieć przy czekaniu na egzekucję. No ale... oj, no takie zachowanie jest niefajne. Słuchajcie, jeżeli on faktycznie będzie myślał 4 minuty, to będzie przykro. Ale już takie rzeczy też widziałem nieraz i na własnej skórze przeżyłem. Także, no ale gość, słuchajcie, został tutaj zmiażdżony, prawda? No zmiażdżony totalnie. No i co? I myśli. I niestety, myśli. Szkoda. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Oczywiście ma prawo, no ale to już jest... no widzicie, jest jeden ruch przed matem. Przypominam, jak zagra królem tutaj, dostaje mata na D6. Jak zagra królem tutaj, dostaje mata hetmanem na C7. To samo jak król zagra na C8. Więc jest jeden ruch przed matem. No i to już nie ma kompletnie żadnego sensu, żeby myśleć 5 minut nad ruchem. To już jest takie, no... no takie no niefajne zagranie, mówiąc bardzo delikatnie. No to nawet bym powiedział... no nie chcę mówić brzydko, ale nie fair, nie fair, nie w porządku, nie w porządku gościu się zachowuje. Panie Bultralow, proszę już tutaj się nie wygłupiać. Takie ładne zdjęcie z pieskami, które grają w szachy. A tak tutaj poszło dziwnie. No, różne reakcje oczywiście mogą być, no ale nie sądzę, że... no gość na pewno specjalnie to robi. Ale musimy poczekać. Musimy niestety poczekać. Jeszcze 2,5 minutki. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, na szczęście na wyższym poziomie, gdy są wyższe rankingi, raczej takie sytuacje się już nie zdarzają albo bardzo, bardzo rzadko, bo to już wtedy no, zawodnicy prezentują dobry poziom, nie tylko szachowy, ale też kultury osobistej. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tam nie przeginać. No, gra w internecie, no właśnie. Ale na żywo, jakby ktoś tak zrobił, to by miało wydźwięk jeszcze gorszy. No, tak się zastanawiam teraz głośno, czy mi się kiedyś coś takiego zdarzyło, że ktoś ruch przed matem myślał do końca czasu. Nie, no nie zdarzyło mi się raczej, albo sobie nie przypominam. Więc no, no brzydko, brzydko, mój drogi przeciwniku. Przykro mi bardzo, że tak się zachowujesz, no ale co zrobić? Nie lepiej to poddać partię i mieć już z głowy powiedzmy, no... tę partię i przejść do kolejnej, ewentualnie ochłonąć, coś w tym stylu.
No te szachy, słuchajcie, to piękna gra, brutalna z jednej strony, czasami też warto. Straciłem myśl, słuchajcie. Przy okazji przypomniała mi się jedna sprawa. Kiedyś znałem takiego pana, który no bardzo się denerwował, jak przegrywał w szachy. No i tam oczywiście był u lekarza. Lekarz zalecił mu dużo spokoju, odpoczynku i żeby pan się zajął jakimiś tam grami. Między innymi, żeby pan pograł w szachy, nie? A to właśnie szachy były głównym powodem jego nerwów, słuchajcie. No paradoks kompletny. No gość nie potrafił po prostu przegrywać. Złościł się, jak przegrywał ze słabszym zawodnikiem. Znaczy on, oczywiście kultura osobista była, ale złość emanowała z niego straszna, więc... Wiecie, jakieś tam czasem nawet i wyzwiska, no to nie jest już kultura, ale to było takie słabe, nie? A lekarz mu zalecił, żeby pan się trochę wyciszył, uspokoił i grał więcej w szachy. No właśnie, masakra. Tak mi się teraz to przypomniało a propos szachów. No jednak gość myślał 5,5 minuty nad ruchem przed matem, no słabe zachowanie. Przykro mi bardzo. No dobra, jak z rankingiem 1795? Dzięki za ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.